To jest ten filmik o Dark Soulsach. Podobno głupoty gada chłop tutaj. Chcę to obejrzeć. Grałem w Dark Souls 1, bardzo mi się podobało. Może będę speedrunował za jakiś czas. Coś tam próbowałem na off-streamie, ale dużo nauki jest, więc na razie to zostawiłem, bo i tak mamy dużo Soulsów do ogrania, więc nie będę tego robił na razie. Grę rozpoczynamy od stworzenia swojego własnego bohatera. Ja zasugerowałem się tutaj tylko i wyłącznie tym, jak bardzo bohater cieszy się właśnie z tego wyboru. Gra nam daje oczywiście też klasę do wyboru, jakiś bonusik na start i tak dalej, a... Jak dobre są dziś Dark Souls. Ale ja w to za bardzo nie wchodziłem, w zasadzie wybrałem losowe rzeczy. Po tym jak stworzymy już swoją własną postać, to notabene wita nas intro. Samo intro w sobie jest za długie, żeby je pokazać w całości i mogę je wam skrócić. Jakaś baba opowiada o wojnie, która się toczy między ludźmi białymi, a między ludźmi czarnymi. Podobno kłócą się o to, która grupa etniczna jest lepsza w grach soulsowych. Nas to za bardzo nie obchodzi, my jako prawdziwy wytwór naszego społeczeństwa po prostu nie widzimy kolorów. Przejdźmy więc do rozgrywki i niczym prawdziwy protagonista The Elder Scrolls budzimy się w więzieniu. W naszej celi też zdobywamy kluczyk do drzwi naszej celi. Dzięki temu możemy cieszyć się wolnością. Po drodze pokonujemy pierwszego, drugiego i trzeciego śmiecia. Skoro wydostaliśmy się już z więzienia, to teraz pójdzie jak czemu smurki. Pan? Co on powiedział? Dostajemy się na jakiś placyk, tam płonie ognisko. Okazuje się, że tam możemy zapisywać nasz progres. Otwieramy kolejne drzwi i trafiamy na kolejny placyk. Intuicja podpowiedziała mi, że jest to jeden z tych bossów Dark Soulowych, które mają pokazać, że nie wszystkie bossy pokonujemy za pierwszym razem. Mimo wszystko chciałem spróbować i dzięki umiejętnościom nabytym w Monster Hunterach dostałem wpierdol. Na szczęście udało mi się zrespawnować przy ognisku. Tym razem ominąłem już wielkiego potwora i ruszyłem w dalszą podróż. Sama podróż zakładała zdobycie odpowiedniego ekwipunku, który pozwoli mi mierzyć się z demonem, więc w jakiejś mrocznej alei... Na razie nic nie ma, o co tu chodzi? ...zdobyliśmy topór, a w innej mrocznej alei zdobyliśmy tarczę. Do tego, w momencie, w którym ruszyliśmy na demona ponownie, zrobiliśmy to w ekstrawagancki sposób. Ja nie grałem w Monster Szczerze mówiąc, Hunter, bardzo zdziwiło mnie to, jak wielkie obrażenia zadaje ten topór, no ale pokonaliśmy demona bez problemu. W taki oto sposób rozpoczyna się historia Dark Souls. My w tym materiale nie będziemy skracać sobie fabularnie tego tytułu. Skupimy się na tym, czy w ogóle warto go podnosić. Tak. Chciałbym zacząć przede wszystkim od przedstawienia wam moich wspomnień, czy mojego doświadczenia po prostu w Dark Soulsach. I szczerze mówiąc, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, muszę przyznać, że grałem w zasadzie w każdego Souls-like'a. Nie miałem podejścia tylko i wyłącznie do dwóch tytułów, mianowicie do Sekiro oraz do Demon's Souls, tego zremasterowanego, czy zremake'owanego na PS5. I pewnie sobie myślicie, że jako że zagrałem w taką szeroką gamę tytułów, to na pewno przeszedłem większość z nich. Nic kurwa bardziej mylnego, nie przeszedłem ani jednego. Oczywiście możecie mi powiedzieć, że... Aha. Co tu się dzieje? Nie posiadam umiejętności, które pozwoliłyby mi na przejście tych tytułów. Nie uważam tak po prostu, no ale możecie mieć swoje... Co? Które pozwoliłyby mi na przejście tych tytułów. Możecie mi powiedzieć, że nie posiadam umiejętności, które pozwoliłyby mi na przejście tych tytułów. Nie uważam tak po prostu, no ale możecie mieć swoje zdanie. Ja miałem niesamowicie wielki problem z tą serią. I najgorsze w tym było to, że ja absolutnie nie byłem w stanie ubrać w słowa to, co mi nie pasuje w tym tytule. Przez naprawdę wiele lat, w momencie, w którym dostawałem pytania... No to ja ci ubiorę w słowa, no nie, bo jesteś za cienki po prostu, żeby przejść, no co tu ubierać? Słowa, szukać jakichś wyszukanych słówek. No jest po prostu za cienki i tyle, no co on pieprzy? To nie jest opinia, tylko to jest fakt, no. Z tą grą trzeba się pomęczyć i tyle, no trzeba przejść przez jak pewien proces, żeby jakoś grać w te gry. Czy zagrałem w ten tytuł, jak mi się podoba i tak dalej, to twierdziłem po prostu, że klimat mi na tyle nie siada, że nie jestem w stanie się wciągnąć. I jako że klimat wokół siebie, jaki gra może stworzyć, może się zmienić z gry na grę, to za każdym razem, kiedy From Software wydawało nowy tytuł, próbowałem się w niego wciągnąć. Przede wszystkim dlatego, że wiedziałem, Katana że Abuser, dwójkę też będę grał Katana. Na taki tytuł, który przyciągnie moją uwagę na tyle, że zagram w to i przejdę,
to łatwiej mi będzie usiąść przy każdej poprzedniej części, a jest tego sporo i są to przegenialne tytuły. I tutaj trochę wam zaspoileruję, nie udało mi się. Tylko, że przecież historia nie może się w tym momencie zakończyć. W pewnym momencie w moim życiu wpadł w moje ręce Elden Ring. I to wreszcie ta produkcja pokazała mi, co mi nie pasuje w tych tytułach. No i tutaj oczywiście zanurzymy się w to, jak wyglądała moja rozgrywka w Eldenie. Oczywiście stworzyłem sobie jakąś postać, wybierając jakąś klasę i tak dalej. Przechodzę tutorial. Wszystko ładnie, pięknie, aż dochodzimy do końca tutorialu, gdzie mamy czarną maść, która atakuje nas w dosyć szybki sposób. Ten skurwysyn mnie zajebał. I to naprawdę wielokrotnie. Aż wreszcie po którymś tam resecie pokonałem go. Dzięki... Czy on cię raz zawije i się resp... Co? Ty się nie respisz tutaj, jak padniesz. Tą grę całą resetował od nowa? I czemu oczywiście zdobyłem jakiś loot, ale to w tym momencie to jest nieważne. Wychodzę sobie na powierzchnię, patrzę. Kilka bądź kilkanaście kroków dalej od ruin, z których wychodzimy. Nie, no to jest jakaś ściema. Wydaje mi się, że on żadną grę soulsową nie grał po prostu. Ściema jakaś. Tutoriala znajduje się pewien rycerz. Rycerz na koniu oczywiście. No i ja oczywiście przyjąłem od niego wyzwanie. Dzięki Sandrusie za... za 7 lat. Witam Diabeł. To mitoman jakiś? No nie wiem, jakieś dziwne. To musi być fake, wydaje mi się. Bo on ściemniał już z tym bossem, tym. Niemożliwe, że on za każdym razem resetował grę. No wypieprzyłoby go tam dalej po prostu w grze i by grał. No i ja oczywiście przyjąłem wyzwanie, żeby się z nim napierdalać. Unicestwił mnie naprawdę wiele razy. Nie, to ale koniec końców wygrałem. Oczywiście po pokonaniu tego rycerza udałem się w dalszą eksplorację. Chciałem znaleźć następnego bossa jak najszybciej. I wiecie co? Minęło pół godziny, po czym przestałem grać. Już w pełni świadomy, co mi nie pasuje. No to powiedz co w końcu. Bo to, czego ja oczekuję od tych tytułów, to poczucie tego, że my jesteśmy potężną postacią. Oczywiście w małym ciele, z ograniczonymi umiejętnościami i tak dalej, i tak dalej. Tylko ja bym właśnie chciał być wielkim pogromcą demonu. Ta gra to jest RPG w dupę. Postać ulepsza się z czasem, jak ekspisz. Co to jest? Oszaleję, no nie mogę z tego. To jest jakiś fejur, to jest fake. Jakim pogromcą demonów, monstrów, czy bogów, czy cokolwiek załatwiamy w ramach jakiegokolwiek tytułu. I nie chciałbym mieć problemów po prostu z pierdolonymi małymi mobkami, które mamy między bossami. Po pierwsze, absolutnie wyrzuca mnie to z jakiejkolwiek imersji. Kurwa, pokonaliśmy jakiegoś bossa, który mógłby się podetrzeć w zasadzie każdym mobkiem, który został postawiony na drodze. A my musimy się bardzo skupiać, żeby w ogóle przeżyć starcie z tymi szkieletorami czy kurwa szczurami. A po drugie, i to jest chyba najważniejsze, ja od czasu do czasu w każdej grze potrzebuję odrobinę luzu. Niezależnie czy to będzie cutscenka, jazda na koniu, czy może jakieś linijki dialogowe. Bo przede wszystkim gram w gry dla rozrywki. A tutaj na każdym kroku, w każdej jednej pierdzielonej minucie, Jezus Maria. Niezależnie od tego czy jest duży, czy mały, ja nie mogę się odprężyć. Ja wiem. Nie wiem. Włącz sobie jakąś gierkę, co się klika guzikiem, myszką i tam ludzik idzie, podnosi rzecz i opowiada historię o niej. Jakąś fabularną przygodówkę, a nie Dark Soulsy w takim razie. No nie wiem, to jest jakiś odklejus. Wydaje mi się, że od tego jak... Wiem. To, o czym ja mówię, to jest tylko i wyłącznie mój problem, to siedzi u mnie w głowie. Niech gra w hentai puzzle, tak, wtedy się odpręży. Możliwe, że kiedyś w momencie, w którym sobie to przerobię, to będę w stanie podejść do tego tytułu ponownie, czy do jakiegokolwiek innego tytułu From Software i się bawić przegenialnie. Przy czym po pierwsze od tego mam kanał, żeby dzielić się swoimi opiniami, po drugie, możliwe, że nie tylko ja tak miałem i do tej pory siedzą tam osoby, które nie wiedzą, jaki mają problem z tym tytułem, a jest to dokładnie to, co przedstawiłem. Więc jak najbardziej, w momencie, w którym macie dokładnie... Poziom... Problem jest taki, że nie ma easy moda w pierwszej giereczce i oni już się przyzwyczaili, że musi być easy, że wszystko się musi samo przechodzić, bo wszystkie gry takie są. Kurde, bym cię złapał. Pieprzyć.
dokładnie tak samo lub w ogóle tak kompletnie nie macie, dawajcie komentarze. Z chęcią poczytam, czy pokłócę się nawet. A skoro to już mamy za sobą, to możemy przejść do tego, jak w Dark Souls gra się w 2024. I jak zapewne sami Zobaczmy. Jesteście w stanie wywnioskować, nie będę tutaj opierać swoich opinii na temat tego, jak gra się w ten tytuł dziś, opierając go na swoim wielkim doświadczeniu w Dark Soulsach. Bo go po prostu nie mam. Więc będę musiał tutaj polegać na moim wyczuciu i na moim doświadczeniu Monster Hunterowym. No i po złączeniu tej przeogromnej wiedzy dochodzę do pewnego wniosku. Gra się trochę gorzej niż w gry, które wychodzą dzisiaj. Oczywiście całkowicie pomijam stronę graficzną. Nie wiem, ja grałem w Dark Souls 1 niedawno, pierwszy raz w życiu. I gra się w niego prawie tak samo jak w Elden Ringa. Jest bardzo dobra gra, o czym pieprzy. Pauza taka przypadkiem. Bo to zresztą widzicie na ekranie. Ale postać poruszać je troszkę bardziej, klanki, jedynka, troszkę wszystko mniej, zrobione super. Wszystko intuicyjne, troszkę po prostu... Nie wiem. Tu jest gorzej. To absolutnie nie sprawia, że Dark Souls 1 jest niegrywalny. W dalszym ciągu w żadnym momencie ta gra nie wygląda na tanią. Wszystko wygląda, jakby było przemyślane i prawdopodobnie przemyślane jest. Więc jeśli chodzi o aspekty gameplayowe, to myślę, że nie powinniście się niczym martwić. Za to coś, co już może być bardziej martwiące, to to, jak mało kreatywne wydają się designy postaci, które widzimy w tym tytule, w porównaniu do designów, które widzimy w tytułach następujących. Przy czym też widziałem tylko i wyłącznie parę pierwszych bossów, więc może to być kwestia tego. Jeśli miałbym podsumować ogólnie... Aha, przy czym widziałem pierwsze bossy, to może być kwestia tego. Nie wiem. Tak jakby ktoś oceniał całą serię Harry'ego Pottera po obejrzeniu dwóch części. O co tu chodzi? Włączył to na godzinkę i pieprzy jakieś farmazony. O co tu w dupę chodzi? Nie swoje zdanie, to bardzo wiele zależy od tego, jakie macie podejście i po czym, po jakim tytule podchodzicie do tego tytułu właśnie. Jeśli ten tytuł miałby być pierwszym tytułem od From Software, to szczerze mówiąc, odradzałbym wam to. Zagrajcie w Sekiro, zagrajcie w Elden Ringa. Nie, Sekiro nie ma co, bo nic ja z tym wspólnego za bardzo, ale Dark Souls 1 jest dobre na pierwszą grę, albo Demon's Souls, bo jest dużo prostsze, żeby się... Wiesz, no wiem, że dużo ludzi się właśnie odbija od Soulsów, bo są trudne i trzeba ten proces przejść, który ileś czasu zajmuje, więc ja to rozumiem, że można się od tego odbić i też dużo ludzi właśnie często pyta, jaki Souls na pierwsze, ale Dark Souls 1 albo Demon's Souls jest dobre na pierwsze. Bo nie są aż takie trudne, a są bardzo dobre te gry. Dark Souls 1 jest lepszy od Demon's Souls sporo, więc w sumie lepsze jest nawet na pierwszego Souls-like'a. W takim wypadku myślę, że te tytuły mimo wszystko są troszkę bardziej przystępne. A jeśli po prostu chcecie sobie odświeżyć tą serię, albo graliście wiele tytułów... Słuchaj, nie grałem w Dark Souls 1 na moim doświadczeniu z Pokémon Go, mogę powiedzieć, że... No tak, no taki właśnie jest ten film. ...z tej serii, ale nie graliście akurat w Dark Souls 1, to szczerze mówiąc polecam w chuj. Będzie to solidna zabawa na wiele, wiele, wiele godzin i wiele śmierci. A póki co z mojej strony to było wszystko. To było Gniazdo Nostalgii. Do zobaczenia w każdy wtorek i w piątek o godzinie 17. Na razie. Co się wydarzyło? Nie wiem, co się wydarzyło w tym filmiku, że no, ostatecznie on to polecił. Nic nie rozumiem z tego filmu. Co tu się stało? Luj. No nic. No. Bywano. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę!